Jak mental przed jutrzejszym jubileuszem? 5 zł. No dobrze, no, wiesz co, ja nie czuję tak jakby powagi sytuacji, bo powagi sytuacji nie ma. No nie wiem, no. Nic się nie zmieni. Nic pewnie. Się nie zmieni, no to znaczy zmieni. Cieszę się na pewno urodziny, dostanę jakiś pewnie fajny prezent, za który sam zapłaciłem. No i co? Życie, no. Kupiłeś sobie prezencik? Nie kupiłem sobie prezentu. Dałem Agnieszce, żeby mi kupiła fajny prezent. Użytkowy. Mm-hmm. Pomyślałem, żeby mnie zaskoczyła. Nie powiem, mnie zaskoczy. Mm-hmm. Ale ten... no nie, no po prostu, wiesz, no... Urodziny, pogadamy, pośmiejemy się, ale tyle, no życie leci dalej. No dla mnie to nie jest jakby jakiś level, że mijam coś i... Opa, tutaj tak jest, ale jaja. A tu jest nowe wcześniej... biomy. No, nowe biomy po 30. To można do dupy go wsadzić nawet, ale jaja. Nie, no nic się nie zmieni, widzowie. No dalej będzie to samo. Włosy mi nie urosną. Siema! Siema, siemanko! Siemanko! 30. No ale co wam powiem, mi się wydaje, że ja się z wiekiem lepiej się mi żyje, tak? Jak już wcześniej wspomniałem, mniej uwagi przywiązuję na przykład do wyglądu zewnętrznego. Bardziej chodzi mi o ubrania czy coś w tym stylu. Bardziej zależy mi na dobrym samopoczuciu, czyli chcę się po prostu dobrze czuć w swoim ciele i sam sobą. Już takich poważniejszych rzeczy na pewno człowiek dojrzewa do pewnych spraw i na przykład zbliżenia międzyludzkie, tak? Już przyzwyczaiłem się do nowej publiki, więc chcę być kulturalny. Że zbliżenia międzyludzkie są o wiele bardziej ekscytujące, wydajne. Człowiek bardziej zna swoje ciało. Sportowo się człowiek lepiej czuje. I tak w ogóle spokojniejszy na pewno człowiek jest. To znaczy większość informacji, które nadchodzą z różnych stron, są filtrowane. Wiesz, o co chodzi? Tak? Tak wygląda życie 30-latka. Spokojne, powolne, konkretne, z zasadami. Tak bym rzekł. Człowiek jest jak wino. Nie tylko parę z platynów. W ogóle człowiek jest jak wino. Więc tak, to pierdolenie starych ludzi, zawsze jak myślałem, że po 30 się zaczyna życie, to jest prawda. Naprawdę. Po 30 to się zaczyna depresja. Wiesz. Wcale, że nie. Młodzi no, mają, właśnie mi się wydaje, że młodzi mają częściej stosunki... poczekaj, zaraz rozwinę ten temat. Pozdrawy, brachu. Film nazywa się Cowboy Boy. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Cowboy. Nie powiem ci, bo będziesz go używał, jabłko. Nie masz prawa używania mojego filtra. Ja go zaklepałem. Bo coś mieliśmy mówić. 30 depresji. 30. No to nie, mi się wydaje, że właśnie ogólnie depresja, wiadomo, dotykać może każdego. Masz fetysz stop garnuchu XD. 5 zł. Ale tylko w dziurawych skarpetkach. Jak tak leciutko się paluszki przebijają przez dziurawe skarpety. Kurwa, no nie mogę wytrzymać! Kurwa, od razu się... Słuchaj, co miałem powiedzieć? Tak, z tą depresją, no to wiadomo, depresja dotyka każdego, grypa każdego może złapać, ale wydaje mi się, że częściej młody człowiek, który staje przed tak zwanym obliczem swojej przyszłości, więcej ma tych myśli, nie? Gdzie ja pójdę, gdzie ja będę, co się ze mną stanie, jak mam funkcjonować. I więc częściej go dopada taka zwana burza myśli i to może go sprowokować do takiego bezsensu, nie? Tak zwanego, że nie wiem, co robić i tak dalej. A stary człowiek, który można powiedzieć już no zrobił, co miał zrobić, chce być troszkę lepiej zrozumiany, ale mam... Powiem prosto z mostu. Kurwa, ja już mam 30! Chuja może mi się stać! No i ta depresja może troszkę cię ominąć, ponieważ jesteś bardziej zdystansowany do świata, tak? Masz takie wrażenie, że no, mi już chuj stawał, teraz już mi wisi, to już mi wszystko jedno. Więc jesteś bardziej taki flexible, jesteś luźniejszy. Wiadomo, docelowo tak to nie działa, ale ja mam takie wrażenie po prostu. Wszystkiego co najlepsze, papciu, dużo zdrówka, radości i jeszcze coś więcej jest, zajebistych tak. Kontencików, pozdro. Nie, no ja jak miałem 25, 26, to mówię, o kurde, 30 niedługo. Tak. 27, 28, to już chce mi się, to już dojrzewa człowiek do tego, że to się nic nie zmieni. O tak. Właśnie wtedy dojrzewasz do tego, że nic się nie zmieni i właśnie po tym, w tym takim wieku dojrzalszym spotykają się inne rzeczy, na które nie reagujesz tak może
nie masz takiej ekspresji, że wow, ale zajebiście, tylko z powagą i spokojem dozujesz sobie to żyćko. No mówię, ja mam jeszcze 29 lat, więc jeszcze jestem po waszej stronie barykady. I jak jutro będę miał 30, to będę wam codziennie opowiadał, jak jest życie po 30. Może to będzie mój content. Może to będzie mój content, że pierwszy dzień 30-latka, kurwa, no. Chuja się dzieje, kurwa. Czekamy do jutra. Jutro się zacznie dawać te dziwki. Czwarty dzień już. Kurwa, nuda. No nic. Za uszy. 5 złotych. A kto wie, może dzisiaj po północy powiemy, Filip, jak tam się bawisz, a ty... Dobry wieczór. Dobry wieczór, panowie. Muszę iść nakarmić dziecko, ale ty nie masz dziecka. No wczoraj nie miałem, dzisiaj już mam. O kurwa, chuja pokazał na kamerce, byłoby po 30, ale było blisko. O kurwa, świata. Zauważyłem to. No, ale warto. Ja sobie nawet sam to wybrałem, tak? Żeby stać się odpowiedzialnym gościem, no to właśnie zadbałem o swoje po prostu uzębienie. Nie robię żadnych licówek, ani nie wybieram, po prostu żeby było zdrowe, nie? Nie muszą super wyglądać, też by nie bolały mnie na przyszłość. I właśnie jutro z dniem właśnie swoich pierwszych 30 urodzin, w sumie to ma się kurwa tylko jedne 30 urodziny, wybrałem się do dentysty, więc jutro mam właśnie takie pierwsze 30-leckie życie, czyli dentysta o 10 rano, kurwa. Awantura o 12 z Agnieszką, kurwa, wiesz, jakieś pranie. Szulek, wiesz, o co chodzi. Pozdrowisz Mateusza Brzozowskiego. 10 złotych. Tak, jest rozplanowany. Tak, jest plany na dni. Pozdrawiam Mateusza Brzozowskiego. Dziękuję za donate'a. Wieczorem jakiś streamek będzie urodzinowy? Dzisiaj myślę, że tak. No, myślę, że o 21 się odpalę. Nie chcę robić jakby urodzinowego streama, bo ja nie będę pił. Można sobie posiedzieć, pogadać. Ale tak jakoś nie lubię takich doniosłych, wiesz, lubię kurka na spokojnie takie urodziny świętować. Tak, to w centrum uwagi to się trochę tak bym krępował. Zobaczymy. Jest taki krępliś. Tak, krępliś. To po niemiecku chyba. Krępliś. Krępliś. Wszystkiego najlepszego, tak. A Milcia Kosakowska ma dzisiaj urodziny. Filip, jak się zapatrujesz na sytuację, w której uważam, że jesteś mi bliska osobą, stworzyliśmy pewną więź, a jesteś wart dla mnie 5 zł donata w miesięcu. Czy każdy widz jest twoim kumplem, traktuje cię jak kolega, z którym konie kradłem? 5 zł. Znaczy ten, który płaci, to jest kumpel. Ten, co nie płaci, to... No nie jest. Nie, żartuję oczywiście. Każdy widz moim jest kumplem. I jak najbardziej, z tym, że każdy to kumpelstwo inaczej definiuje, nie? Dzięki za piątkę oczywiście. Ci, co płacą, są bliżej. Ci, co nie płacą, są dalej. Gdzieś, kurwa, w rowie leżą, rozjebani. Nie, żartuję. Każdy jest widzem jak najbardziej. Cóż, dla mnie to jest jakby takim naturalne. Już długo streamuję i dla mnie naturalne jest, że ludzie przychodzą, gadamy. Jakby nie muszę im wprost mówić, że ich lubię, tak samo oni wprost nie muszą mi mówić, że mnie lubią. Kurwa, ciężko to zdefiniować, no, dla mnie to jest takie naturalne już, no ja już streamuję z 4-5 lat, wchodzę, gadamy, piszemy, śmiesznie jest, nie? Wiadomo, można sobie napisać różne rzeczy, pośmiać się, powyzywać, czasami jest ten humor, czasami sobie może pozwolić na więcej, czasami na mniej. No kumple, no tacy kumple, no. Ja na ulicach spotykam, widzę, zawsze piątkę zbijam. Przyznam, nie zawsze robię foto, na przykład na wakacjach jak byłem, no to starałem się zdjęć nie robić, ponieważ no chciałem po prostu prywatnie pobawić się, ale piątkę zawsze zbiję, przytulę, pogadam chwilę, mówię całkiem poważnie, czy na mieście zawsze po prostu chwilę pogadam z widzem, czy zdjęcie zrobię. Nie nagrywam, często mnie ludzie proszą o nagrywanie na przykład życzeń albo pozdrowień, tego już nie robię, no bo po pierwsze musiałbym każdemu to na to pozwalać, a zwariowałbym trochę, nie? Ale no... Piona zbita i tak dalej, zawsze jest widzem, nie?